Widzieliście już dużo znaczników HTML. Reszta kursu będzie dotyczyć CSS i wszystkiego, co w CSS można zrobić. Żeby zachęcić was do oglądania, pokażę wam świetny przykład tego, co można osiągnąć. Jest taka strona csszengarden.com. Zajrzyjcie tam później. CSS Zengarden to prosta strona z nagłówkami, tłem, tekstem i tak Super jest to, że mamy tu galerię projektów. Ludzie biorą to samo HTML i modyfikują tylko CSS, żeby zobaczyć, jak wiele to zmienia. Zademonstruję. I jeszcze jeden. Pamiętajcie, to jest to samo HTML, które widzieliście na poprzedniej stronie. Zmieniło się tylko CSS. Kolejny przykład. Zmieniają się nie tylko kolory, ale też układ elementów na stronie. Tu jest zupełnie inaczej. Jak panorama miasta z opadającym tytułem, informacjami tutaj, różnymi animacjami, a wszystko to wynika tylko z CSS. Może jeszcze tego CSS nie znacie, ale po tym kursie będziecie umieli z tego wszystkiego korzystać. Trochę wysiłku i będziecie robić piękne strony, wyglądające tak, jak zechcecie. Oglądajcie więc dalej.